to on prosi, by dać mu pić. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Więc zobaczcie, On jest pierwszy, który wychodzi z inicjatywą. Nasze uwielbienie, kiedy my Go uwielbiamy, kiedy my odpowiadamy Mu modlitwą, to jest właśnie odpowiedź. To nie jest nasza inicjatywa. To jest odpowiedź na Jego inicjatywę. I On przychodzi do nas, żeby nas tego uczyć. Żeby nas uczyć tej modlitwy. I zobaczcie, była mowa o pokorze. Pokora to też dla mnie liczenie się z tym, co mówi o nas Bóg. Liczenie się z tym, co Bóg ma dla nas w swoim Słowie, a nie liczenie się tylko z człowieka słowem, opinią i tak dalej. I taką osobą pokorną w Starym Testamencie był Dawid. Pamiętacie tą historię, kiedy ubrany tylko w lniany efod tańczył przed Arką Przymierza? Tańczył jak szalony. I Mikal do niego potem powiedziała: o, jak się wsławiłeś przed tymi wszystkimi niewolnicami, przed tym całym tałataństwem ludzkim. Zobacz, jak się uniżyłeś, jak zrobiłeś z siebie głupka. A ona mówi, on mówi, odpowiada jej: nawet jeszcze bardziej się bym uniżył w twoich oczach, a u nich to jeszcze chwałę bym zyskał. I on się nie liczy z tym, że ona go potępiła za sposób tej modlitwy. I wiecie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie uwielbienia właśnie w taki sposób jak Dawid. Tańczyliście kiedyś w lnianym efodzie przed Bogiem? Czyli prawie nago? Pozostawiając kwestię ubioru, tańczyliście kiedyś przed Bogiem tak na maksa? Super, super. I co, dało się wtedy mieć rozproszenia? To jest właśnie to uwielbienie, to jest dla mnie ta pierwsza modlitwa, którą prawdziwie poznałem i która mnie wprowadziła głębiej, ale ona też jest łatwa. Uwielbienie ciałem właśnie. Śpiewamy, tańczymy. Nie ma czasu na pomyślenie o czymś tam, bo tańczysz na chwałę Bożą. Męczysz to ciało, a ono przez to koncentruje się na Bogu. I to jest coś niesamowitego i to jest dar. To jest dar, który mamy na wyciągnięcie ręki. Czy korzystamy z niego, czy przyjmujemy to, co Bóg nam chce po prostu dawać w tej modlitwie. Już nie wspominając o tym, że w tym uwielbieniu, kiedy usuwamy te wszystkie nasze rzeczy i kiedy oddajemy się na maksa tej chwale Bożej, to On mówi do nas, bo nasze naczynie staje się puste i się napełniamy. I On może do nas mówić. Nasz umysł staje się pusty, bo jest tylko i wyłącznie skupiony na Nim. Dla mnie wejście właśnie w modlitwę w ciszy jest trudniejsze. Trzeba więcej umiejętności, więcej doświadczenia do tego. A w uwielbienie łatwo się wchodzi, żeby przyjmować to, co Bóg chce robić. Oczywiście nie mówię, że mamy teraz tylko tańczyć i nic więcej, no bo czasami też i fizycznie nie da rady, nie? Bo jest człowiek zmęczony po całym tygodniu czy coś tam. Chociaż wiadomo, że dla chcącego nic trudnego. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy uwielbialiśmy na Sercu Dawida. Wiecie, co to jest Serce Dawida? Taka konferencja w Warszawie, ona jest w październiku. I to był już koniec konferencji. Dla mnie to był bardzo trudny czas, dlatego że mało spałem przez te dni, bo pracowałem przy tej konferencji. To było w 2017 roku. 17? Chyba 17. Żono, słuchaj mnie. Notujesz? Dobrze. Niech wypomina. I słuchajcie, no przez 3 dni, może spałem z 4 godziny. To był koniec konferencji. I co zrobiliśmy na koniec konferencji? Wpadliśmy w takie uwielbienie, że ja jak skończyłem, to cała koszula, calutka, była mokra. Mogłem z niej wyrzymać. I wiecie, pomimo tego, że byłem totalnie fizycznie zajechany, zdobyłem się na to. I naprawdę po tej konferencji wiele rzeczy też do mnie trafiło, mimo że tam głównie służyłem, to wiele rzeczy też Pan Bóg dla mnie zrobił, ale nie szukałem tego, szukałem Jego chwały. Nie szukałem tego, żeby coś robił, ale szukałem Jego chwały. I to uwielbienie
Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie? Ono jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. To jest dar. I kto nas w tym prowadzi? W uwielbieniu, ale też w innych rodzajach modlitwy. Bo my, myślę, musimy się wystrzegać tego, żeby dyktować komuś, jak ma się modlić. To jest bardzo powszechne w dobie internetu. Jak możecie zwrócić uwagę na Facebooku. Odnowa charyzmatyczna też dużo problemów z tego powodu ma. Bo jak to tak? W kościele podnosić ręce. Wiecie, dzisiaj się mówi, że to jest protestanckie. A jakby się poczytało troszeczkę świadectw życia świętych, to możemy zobaczyć na przykład święty Franciszek, święta Klara z innymi braćmi i siostrami. Pewnej nocy wyszli do niepostrzeżenia oczywiście, ale jeden jakiś tam nadgorliwy brat ich przylukał. I wychodzą, poszli do lasu w nocy i ten brat przyczaił się do nich. Patrzy, a oni wszyscy z podniesionymi rękami trwają w ekstazie. I tam jest napisane w tym, mam nadzieję, że nie mylę ze świętym Janem od Krzyża i z świętą Teresą, bo oni też wpadali w ekstazę, jak uwielbiali, ale tam jest napisane, że normalnie oni stali, przychodził Pan Jezus, Maryja, święci, modlili się z nimi, byli z nimi, oni dalej stali, uwielbiali ręce w górze. Znaczy, no nie ruszali się, nie, bo byli w ekstazie, ale po prostu ręce w górze, nie. I widzimy to, że czy to właśnie w świadectwach ojców pustyni, czy innych, oni często ten gest podnoszenia rąk wymieniają. Czyli ciało też bierze udział w modlitwie. Dla nas, Polaków, którzy w kościele, no tak jak tydzień temu mówiłem, smutni raczej wolą być i niewzruszeni, to jest ciężkie do przełknięcia, ale to jest coś jak najbardziej biblijnego, jak najbardziej w duchu Kościoła i w historii tradycji Kościoła, że w ten sposób również nie jeden święty, nie jeden mąż Boży się modlił i żona Boża, nie jedna kobieta Boża. No święci po prostu w ten sposób się modlili. Więc jednocześnie potrzebujemy pamiętać, że mamy wolność. Czyli każdy z nas idzie po tej drodze modlitwy, Duch Święty go prowadzi, ale każdy z nas będzie prowadzony inaczej. Każdy z nas w jakiś sposób wypracuje swój model modlitwy, który będzie inny od tego, który ma ten z lewej strony, prawej strony, z przodu, z tyłu. I to jest coś, do czego również potrzeba pokory. Żeby to przyjąć, że ten, kto jest obok mnie, nie musi modlić się identycznie jak ja. Ja nie muszę mu tego dyktować. I wiecie, w Starym Testamencie jest 7 słów na określenie uwielbienia. 7 słów. Jak czytamy sobie po polsku, to możemy nawet nie zwrócić uwagi, bo te słowa mogą być tłumaczone dokładnie tak samo. Jednak dla Żydów to było coś bardzo, bardzo rozdzielnego, każde to słowo. Ono oznaczało coś innego. I na przykład jest takie słowo halal. Od tego słowa pochodzi wyrażenie Alleluja. I jego znaczenie to jest być przejrzystym, błyszczeć, szczycić się, obnosić, zachwycać, świętować, być głośno, krzyczeć, głupieć zachwytu, wyglądać niedorzecznie. I to jest słowo, które określa uwielbienie. Inne słowo, jadach, nie wiem jak to się czyta, moja żona jest judaistką, więc ona by pewnie wyczytała dobrze. To słowo wyraża wyciągać dłonie, więc jest to oddawanie chwały z wyciągniętymi dłońmi. Dziękczynienie. Inne słowo to towda i pochodzi od tego samego korzenia co jadach, tylko że jest bardziej konkretne. To jest wyciąganie rąk w geście adoracji, uwielbienia, deklaracji i dziękczynienia. Może tak. Nie wiem. Szabach. To znaczy krzyczeć bardzo głośno, rozkazywać, triumfować. Krzyczałeś kiedyś na uwielbieniu? Yes! Słuchajcie, dla mnie to jest niepojęte, że idziemy na mecz albo idziemy na koncert, wydzieramy się jak szaleni, ale dla Boga, żeby oddać Mu chwałę, to już nie można. No bo jak to? Nie wypada Bogu oddać chwałę. Piłkarzowi wypada oddać chwałę. Słuchajcie, byłem na koncercie Justina Timberlake'a w 2000...
14 roku. I to było tak, byłem jednym z nielicznych tam panów płci męskiej, że tak powiem. Wchodzę tam, patrzę, 50 tysięcy tam chyba osób było i większość kobiety. I wychodzi ten Justin na scenę. I co się dzieje? Krzyk, pisk. I to taki, że to, co dzisiaj się tutaj stało z tym mikrofonem, no nie umywa się. Ja musiałem po prostu się zgiąć w pół i zatkać uszy na maksa. To był taki pisk. I mając to doświadczenie w pamięci i patrząc na to, jak wygląda często nasze uwielbienie, to mam smutne wnioski. Bo nie uwielbiamy z takim zaangażowaniem, jak uwielbiamy idola. Myślę, że wiemy, co to znaczy idol po angielsku. Tego idola, który wychodzi na scenę. Dlaczego nie uwielbiamy w ten sposób? Dlaczego nie krzyczymy bardzo głośno? Kto nam tego zabrania? Bóg jest godzien tej chwały. Barak, słowo kolejne, to przyklękać. Błogosławić Boga w akcie adoracji. Czyli można nawet uwielbiać Boga klęcząc. Dla nas to jest dość mocno zrozumiałe. Dla braci innych denominacji może być ciężko zrozumiałe, ale to samo zrozumienie mieli Żydzi, że można Bogu dziękować, można Go błogosławić klęcząc, uznając, że jest się kimś niższym od Niego, uznając, że On jest większy i chcemy Mu dziękować, błogosławić Go. Kolejne słowo to zamar i to jest radośnie śpiewać i w radosny sposób grać na instrumentach. Kurczę, to słowo by się przydało niektórym organistom. Nie? Radośnie. Wchodzisz na mszę, na przykład rano idziesz na mszę i organista tam zawoni. I nie dość, że jesteś niewyspany, to jeszcze on cię usypia tym śpiewem, nie? A to ma być radośnie. Radośnie mamy błogosławić Boga. I wiecie, możemy sobie myśleć tak, że no, radośnie to emocje, to są też zarzuty względem nas, względem charyzmatyków, że my jedziemy na emocjach. A ja wręcz mówię, że my jedziemy odwrotnie, bo nam zazwyczaj się nie chce uwielbiać. Chce ci się uwielbiać? Chciało ci się dzisiaj uwielbiać? Chciało ci się podnosić ręce? Chciało ci się śpiewać Bogu? Zazwyczaj się nie chce. Zazwyczaj trzeba wbrew temu, co się chce, temu, co mówi nasze ciało. I to jest właśnie też piękno uwielbienia, że możemy postąpić wbrew i od razu widzimy tego owoce, bo kiedy tylko zaczynamy uwielbiać Boga, to coś się w nas zmienia. Pamiętam na samym początku swojej drogi, przyszedłem pewnego dnia, usiadłem na samym końcu, na ławce i mówię, ja dzisiaj Boga nie uwielbiam. Nie będę śpiewał, nie będę tańczył, nie będę tego wszystkiego robił, ja chcę dzisiaj odpocznę. Jak usiadłem i siedzę. Ale jedna piosenka minęła, mówię, nie no, muszę wstać, no. Jedziemy, jedziemy, Bogu należy się chwała. No i jazda. I moje serce się zmieniło w jednej chwili. Z ponurego, skupionego na sobie chłopczyka, wychwalającego sługę ojca. Więc radośnie, możemy radośnie śpiewać,